Witajcie w kolejnych legendarnych Let's Playach. Znowuż wita się z wami oznaczony, tym razem bez legendarnej drużyny, ale sam, za to z dzikiem. Co zobaczycie dzisiaj? Dzisiaj zobaczycie w dżungli Sejuani, czyli postać, cóż, dość rzadko graną w ogóle na Summoner's Rift. W dżungli tym bardziej, chociaż jeżeli już, to raczej w dżungli. W każdym razie, dlaczego ta postać? A bo tak sobie stwierdziłem, że w sumie ostatnio tyle się mówi o Rosji, w telewizji i nie tylko, więc sobie wezmę najbardziej ruską postać, jaka jest w League of Legends, czyli właśnie Sejuani, co najlepiej widać na jednej ze skórek, której no niestety nie mam, bo powiedzmy nie jestem jakimś zwolennikiem rosyjskich skórek, aczkolwiek jest fajna. Cóż, co dalej? Poskoczymy sobie dzikiem, pobijemy sobie skorbacza lodowego i w ogóle pobawimy się królową lodu. Chociaż królową lodu teoretycznie jest Lissandra, ale to są szczegóły i nie warto w to wchodzić. Jak wyglądają nasze linie? Na topie mamy Tryndamera, który będzie walczył najprawdopodobniej z Wukongiem. Na midzie mamy Kasadina, który będzie walczył z Xeratem. To powiem wam szczerze, jestem bardzo ciekaw tej linii, który tutaj wygra, bo Xerat może harasować z olbrzymiej odległości, Kasadin może doskoczyć i bić, więc to może być bardzo ciekawa linia. Na bocie mamy Shena jako supporta i Ezreala jako ADC, zaś przeciwko jest Caitlyn z Leoną. To również będzie ciekawa linia. No to w dżungli, niejako przeciwko mnie, jest Gnar, czyli ostatnia OP postać. Widzieliście zresztą, jak ostatnio nią nagrałem film i jak Gruszka ze mną grał, więc troszeczkę już o Gnarze jakby z mojego kanału wiecie. Moje plan na tą grę jest dość prosty. Tankować, tankować, tankować i tankować jeszcze bardziej. Cóż, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Bo Sejuani, cóż, no oczywiście może mieć ona OP damage i tak dalej, natomiast jakby jestem przyzwyczajony jeszcze do tej starej, staruteńkiej Sejuani z Reworka, która... Szybki gank. Która jeszcze po prostu była full tankiem i tyle. No, natomiast wracając do gry. Xerat tutaj złapał oczywiście od razu chyba asystę, dobrze mówię? Tak, złapał asystę. No nic, nic na to nie poradzimy. Po prostu trzeba będzie zaraz tam zgankować. Tylko wbije, nie wiem, czwarty, piąty poziom, bo niestety wcześniej się Sejuani nie bardzo nadaje do gankowania. Ale dobra, to do obrony linii musi się nadawać. Więcej ci i tak nie zrobię. Nie w tej chwili. Miejmy nadzieję, że ten Kasadin da sobie radę. Co ten Gnar, kurna? Jaki hardcore w ogóle, weź. Jezus Maria. Czy on już ma 3 trupy? Nie, dopiero 2. Ale kurde, szybko jedzie. Dobra, muszę wam bronić linię. Nie, raczej wam nie spuszują. Nieważne, i tak przyjdę. Jadę na dziku. Hop. Zobaczmy, czy nie uda mi się, bo ucieka. Dobra. Ubiję to i się wracam. Bo niestety Sejuani ma kiepską dżunglę na samym początku. Trzeba ją jakby troszeczkę szybko wspomóc itemami. Ale za to zaraz jak będzie wymiatać, to się nie pozbierają. Tak. Jeżeli chodzi o Sejuani, to jest zdecydowanie mój ulubiony item junglerski. No bo cóż, tank, który w dodatku bardzo, bardzo fajnie jakby wybrania ochrania naszą ilość zdrowia podczas kiedy gramy w dżungli poprzez po prostu zwiększanie regeneracji. O, czy będzie kill? Dawaj killa, dajesz killa. Nie będzie killa, kurde. Przeciwnik pokonany. No nie, będzie kill, tylko kurde na nas.
Dobra, chłopaki, idę do was. Jak ich zaraz pocisnę, to się nie pozbieracie. Aha, dobra, mają warda. A ja nie mam tego. Muszę zmienić warda w ogóle. Nieważne, za chwilę. Mają dużo HP, ale ja im pod... Nie będę ją pod turetę właził, bo to jest bez sensu. Czyli dalej robię dżunglę i tyle. Oczywiście, Sejuani jako jungler jest jakby, powiedzmy, wielkim źródłem obrażeń AOE, ze względu przede wszystkim na swoje W, czyli korbacz północnych wiatrów, który macha dookoła jak... Dobra, nie mam porównania, nieważne. W każdym razie macha jak porąbana. A przy okazji jeszcze bardzo często i myślę, że bardzo logicznie składa się na nią słoneczną pelerynę, tak a propos tego, żeby paliła trochę do tego całego swojego lodu. Dobra, spadaj. Tak się tylko pokazałem. No co? Chciałoby się pofarmić, co? Nie ma to. Spadaj. Ja się twojego damage'a nie boję, baby. Słoneczną pelerynę, żeby ten mróz jej bardziej palił i przy okazji jeszcze większe miała AOE. To jest oczywiście bardzo, bardzo fajną rzeczą, bo daje jej tankowatość, tak jak już mówiłem, która jest bardzo akurat na Sejuani przydatna, a przy okazji zwiększa jeszcze znaczące obrażenia. Brawo, Trynda! To ubijemy się, cofniemy, myślę. Albo i nie. A se ulcik weźmiemy. Chodź po blu. No chodź po blu. Ja mam mało HP, ale myślę, że zdołamy wleźć w tego. Ile ty masz? No, powiedzmy, może. No nie wierzę, Jezus, jak ja zlamiłem tego ulta, Matko Boska, kochana Jezus. Boże kochany, Jesus Christ, to boli. Ha! Taki zmarnowany ult. Dobra, ja zmarnowałem, on zmarnował, wychodzi na równo. Cofnąłem. Parę potek się przyda. Budki i ciśniemy bota. No nie, no kurna, ona miała zginąć. Zgiń! Zgiń, przepadnij, śmieciu! Gin! Tak! Gnar troszeczkę tu greedy. Bardzo dobrze zresztą. No bo dlaczego by miał nie ginąć, skoro może... Dobra, widzę, że ten mid będzie potrzebował mojej pomocy. Teraz jak mam akurat pełne HP i manę, to się zdecydowanie przyda. Tylko nie mam flasha, ale flash... cóż... Przeciwnik pokonany. Gin. No dobra, prawie. Niech będzie. Przynajmniej wycofany z linii. Ja sobie troszeczkę farmię, póki tej kasy nie ma. Wezmę co moje. To jest w ogóle bardzo fajny skill. Bo nie wiem, na ile ogarniecie skille Sejuani. Natomiast poza tym korbaczem północnych wiatrów, o którym już mówiłem, ma jakby takiego charge'a z dzika. Spadaj. Ma charge'a z dzika,
które zadajełyby fajne procentowe obrażenia. Ale miazga to zrobił, ale miazga zrobił ten kasadny. Przeciwnik pokonany. Dobra, nie wiadę tam po niego. Tak, jest to charge z dzika, która zdaje procentowe obrażenia i podrzuca przeciwnika. Oraz jest E, czyli taka umiejętność poniekąd zbierna. W każdym razie na pewno nieaktywowana. No kurwa mać. Nie! Zabij go! Kurwa mać, no. Jest E, które wszystkich przeciwników, którzy mają nałożone na siebie bierną jakby umiejętność Sejuani, czyli takie... Ona przy hicie nakłada zamrożenie, które samo w sobie, z tego co pamiętam, nie robi nic. Tak. Poza tym, że wzmacnia nasz pancerz odrobinkę. Natomiast w momencie, kiedy oni mają na siebie nałożony ten efekt, ja mogę wcisnąć E, czyli im zadaję obrażenia, dość spore. I przy okazji, poza tymi obrażeniami, również bardzo solidnie spowalnia. Dobra, nie złapiemy was niestety. Boże, co się znowu dzieje? Coś czuję, że to nie będzie najwspanialsza gra. O, proszę. No i jeszcze jest wspaniały ulcik Sejuani, który w niesamowity sposób zwiększa jej... Ups! Nie całkiem to miałem na myśli. Ha, taki zmarnowany. No co, chcesz się bić? Dobra, i z ult, który zadaje spore obrażenia, przy okazji ogłusza, spowalnia i generalnie robi wielki taktyczny rozpierdol. Jak to powinien robić ult? Przy czym niestety problem jest taki, że czasem mi łatwo nie trafić. Jak to już widzieliście na jakby załączonym obrazku do mojego ganku tam na midzie, który mi kompletnie nie wyszedł. Tak wiem, nie musicie mi tego mówić. Mam też się trochę przyznać do błędu. No i jedyna wada Sejuanki to, że ona jest niestety dosyć manożerna. Co potrafi przeszkadzać. Coś często się reka ten. Wow, goodbye. Ciśniesz go. A ja się wycofuję. Dobra, kończę buty, bo niestety wiele rzeczy można powiedzieć o Sejuani, ale na pewno nie to, że jest szybka. A zdecydowanie szybkość się przydaje junglerowi w ogóle każdej postaci. No cóż. Not too good. Swoją drogą, 15 minuta 0-0-0. No, nie są to najgorsze statystyki, ale powiedzmy też nieszczególnie dobre. Drużyna 7-13. Też bez hardkoru. Gnar. Że sporo HP przy okazji straciłem, ale to nieważne. Trzeba będzie zaraz ten jungler skeleton złożyć. Brawo Trynda, pociśnięty przy pomocy ulta Shena. No to chodź. Dobra. I masz blue.
Pięknie wieża zniszczona. Ja w sekundę kończę junglerski item. A potem zbuduję... No pewnie tak jak mówiłem, zbuduję tą słoneczną pelerynę. Tak, taki mam plan. Dlaczego to jest dobry item? 25% dodatkowych punktów zdrowia. Czyli jeżeli zużycie to i zużycie plemienną, to jesteście kurwa nie do zajebania. Proste, logiczne i cóż, nie ma o czym mówić. Generalnie item, który... Czasem się nawet zastanawiam, czego nie budować na tankach, którzy nie są w dżungli. Na takim topie na przykład, jakiego, o którym mówię. Czasem się zastanawiam, czy nie wziąć tego itemu. 25% zdrowia to jest chora ilość po prostu. I cóż, no i fajnie, że taka jest, nie? A ty co? Czego? No, bijesz się? Już się nie bijesz. Dobra. Teraz szybka wycofka. No, chcecie zabić, śmieciu! Dobra, nie wyszło. Ale czy może kill jakiś może? Trynda? Nie, Trynda się bije na kopie. Chyba ma ulta, czy nie ma ulta? Ma ulta. Czuję kill. Bij go, no! Jezus, jesteś na ulcie! Ja pierdolę! Gościu! Na ulcie jesteś! Hello! No dobrze. Easy cooldown. Niech będzie. W ogóle bardzo fajny item na Sejuankę, zgadnijcie jaki jest. Taki. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo zwiększa jej obrażenia, bo na zasadniczo przy każdym skillu ma jakieś tam spowolnienie większe, mniejsze, a Landry przy jakimkolwiek efekcie spowolnienia bardzo zwiększa jakby obrażenia, więc jest to jak najbardziej fajny item. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Co ten Wukong tam odwala? Dobra, spadaj się. Tego nie pociśniesz. No Shen, uciekaj stamtąd, kurwa! No dobra, może jednak się opłacało. No, Leona, giniesz! Giniesz! GIŃ! No dobra, zginęła. Opłacała się. Albo i nie. Ten Xerath jest niestety bardzo... bardzo niefajnie skillowany. I bardzo przy okazji wyskillowany. To jest też niefajne. No ale zobaczymy. 7 kili przewagi przeciwników. W wieżach my mamy przewagę... Przewagę, tak, pewnie, oczywiście. Przegrywamy dwoma. Zobaczmy. No, Eziu nie jedzie, Shen nie jedzie. No, najlepiej jedzie Trynda. Kasa też troszeczkę. No, ja tankuję, chociaż jeszcze nie bardzo mam czym. Ale wierzę, że ten fakt się poprawi. Dobra, spada. Boże, dlaczego nie switchem ult? Dobra, trzymam do 1000 i kupuję pas giganta, bo po prostu czuję jak jestem słaby. Zdecydowanie moja tankowatość tutaj jeszcze nie jest taka, jakbym chciał. Dobra, ciśniemy. Nie wiem, czy widzieliście taką... zniszczono twoją wieżę. Taki obrazek Putina, który jedzie na dziku.
ale jeżeli nie widzieliście, to na pewno możecie go bardzo łatwo odnaleźć w internecie, jest wszystko. A ja w momencie, kiedy gram sobie oni, bardzo mi się silnie ten... bardzo mi się silnie właśnie Sejuani kojarzy z tym obrazkiem. No ale dobrze, mam 1000 golda, asystę. A wy lepiej zwiewajcie. Nie, ten Shen nawet bije. A, chociaż nie bardzo ma z czego, ale bije. No bo to jest Shen. Mój main przez bardzo długi czas. Więc w sumie nawet pamiętam, jak można nim było ładnie bić, nawet bez... bez jakby specjalnego... No tak. E, dobra, kill jest. Będzie drugi, wierzę w ciebie. O, no dobra. Nie było. 2-3-3. Nawet. Tak, kasa takedown. Zgadzam się w zupełności. Przynajmniej tego Wukonga to możesz na spokojnie wziąć. Albo i nie. Dobra, ja go nie dogonię niestety. Nie no, tutaj nie było co gonić, wybaczcie. Wybacz, ja wiedziałem, że ty chcesz rzucić to ulti, ale po prostu nie było, nie było jak. No. Teraz przy powrocie postaram się złożyć... Właściwie to nawet nie wiem. Zastanawiam się między relajką, a... między złożeniem relajki, a złożeniem słonecznej peleryny. Wydaje mi się, że tutaj akurat słoneczna peleryna się przyda bardziej. Dobrze! Nie, no, dobrze. Dobrze, better, my better. Dobra. Nie macie. Trudno. Jakoś to przeżyję. Tak. Protect Bomb. Bot. Bomb. Bomb to może być na zakupy w tej drodze. Co do rozwijania skilli, nie jestem, w przypadku Sejuanki nie jestem zwolennikiem maksowania któregoś konkretnego, po prostu raczej tak równomiernie, aczkolwiek różne są szkoły i jestem pewien, że ilu ludzi gra Sejuanką, tyle będzie różnych pomysłów na maksowanie skilli. Natomiast pod tym względem jest to postać na tyle, powiedzmy, wszechstronna, że z tej strony byśmy jej nie budowali, którego skilla, to będzie miało te swoje zalety, chociaż wady również. Dobra, masz Warda. Ale fakt, że powinien się cofać. Mam nadzieję, że ten Kasa jeszcze troszeczkę się speeduje i będzie bił bardzo mocno, jak to na Kasie przystało. Dobrze. Mnie brakuje jeszcze odrobinkę golda do różdżki. Czyli to w takim wypadku postaram się tego golda w miarę szybko tutaj zdobyć. Dobra. Jeszcze stówka. Ta Caitlyn tutaj idzie. Oj. Dobra, nieważne, Shenua Kill. To jest fajne. Relajka dla jeszcze większego spowolnienia i przy okazji odrobinę większego damage'a oraz tankowatości. Zobaczmy, co ty masz.
No masz Smorelicza, czyli wszystko jest ok. Aż przydałoby ci się trochę więcej AP, ale to za chwilę. 7-7, kasa ładnie. Trynda 8-9, no, zaczyna być gorzej, było 8-4. Eziu 2-6, niedobrze. Ja 2-4, no też nie najlepiej, szan podobnie. No cóż. Powiedzmy tak, no jest nie najlepiej, aczkolwiek... jak to pewno mój kolega lubi mawiać, jest chujowo, ale stabilnie. Fakt, się przejdę na tego topa. Spróbuję to troszeczkę wybronić. Co chcesz, Eziu? Mid, chyba chciałeś powiedzieć mid. No ten ult znowu był genialny. Wjazd prosto w środek. O, jak idealnie wjechany. Dobra. Kolejny kill for me. Wypadałoby coś spuszować. Może na przykład to. No, to jest dobry pomysł. Teraz maksuję Q, bo ono mi się bardzo przydaje do ganków, jako taki. Dobra. Jest. Po naszej stronie nie ma deda, znaczy jest dobrze. Co prawda wieża nie spuszowana, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Specjalnie przyszedł w tą pułapkę, jakby ktoś pytał, żeby ją zlikwidować. Dobra. Tak, Drake. Drake i Drake. No, niepotrzebnie tego smite'a przed chwilą użyłem. Trudno. Gnar tu za mną leci, czyli mieli tu Warda. Skurczybyki. Dobra, przez ścianę. Dla lepszego poślizgu. Szen to wyżyje, dobrze. Nie, nie wyżyje. Koniec serii. No tutaj wjeżdżamy. Co prawda Eziu raczej tego nie wyżyje, ale ja powinienem. No nie zdążyłem ulta walczyć, niedobrze. Ale Trynda, jedziesz, dobrze! Kill, drugi! No, dobra. Niech będzie. Nieźle. Ciach raz. Zastanówmy się. Tak, teraz to. I nawet zastanawiam się, żeby Thornmaila nie złożyć, bo Gnar mocno bije, Wukong też mocno bije, Caitlyn też się nie opieprza, chociaż w tym wypadku jej akurat nie było, więc tak, myślę, że Thornmail będzie dobrą opcją. Tak. Bo zdecydowanie pancerz mi tutaj przyda, mimo że Sejuani sama z siebie ma całkiem sporo pancerza jeszcze zbiernej, to tutaj bardzo się przyda. Mam nadzieję, że nie masz flasha. Ma flasha. Oczywiście. Jedziesz ją, ciśniesz. Teleportem! Dobra. No. No nie wierzę, ty jej naprawdę nie zabiłeś. Really? Serio? Dobra, spróbujemy tego Drake'a zestilować. No nie wyszło. Nigdy nie ma poddawania się na rankach. Never ever. Nawet jak jest źle, a nawet jak jest gorzej. Dobra, czyli wjazdów we dwójkę tutaj uprawiać zdecydowanie nie mogę.
Chociaż fakt, że akurat z kim jak z kim, ale z Shenem to nie powinienem, bo Shen nie ma obrażeń aż takich. Ja się mam większe od niego, a ja wcale nie mam jakichś morderczych. No jest kill. No akurat gorzej dla Ezio, wolałbym go był dla Kasadina, ale niech tam. Przeciwnik jest legendą. No co ten trym da? Come on. Shima nie wybacza. Dobra. No to wypadałoby jeszcze pożonglować. Kasa. Stratować ich! Przeciwnik pokonany. O, dobra. Zmiażdżyć ich! Ratowanie! Cisnąć. Dobrze. Kill jest i kasa ma blue i tak. Znaczy jest... Gnar giniesz! Gnar giniesz! Dobrze. Dobrze. Dobra, teraz jeszcze tylko spuszować tą wieżę. Sorry panowie, tym razem nie wjadę, bo nie mam ani many, ani HP, ani w ogóle nic nie mam, więc... To tam, ale jest ładnie. I zaraz wracam, buduję tor do Ayla, jest pięknie. Dobra, wycofka, spadamy stąd. Tam mail. Brakuje mi ile? 100 HP. No, uciekać mi stąd, ludziska. Dobra, spadamy. Spadamy. Spadamy chyba, kurde, do piekła. Ale... Kasa. No, nie. No, spróbuję jej nie zabić, Ezio. Spróbuję jej, kurwa, nie zabić. Dziękuję. No, ale teraz ci gnarzę. 40 golda do Thornmaila, czyli spokojnie się tutaj złoży. Tak, zdecydowanie piętorom się bardzo przyda, bo biją bardzo mocno z AD. I to zarówno Gnar, jak Caitlyn, jak Wukong. Więc poczują nagle ból swoich własnych obrażeń. Dobra. I w tym momencie mogę się skupić bardziej na ochronie przed magią, czyli przed tym, co mnie boli u Kasadina. I oczywiście jeszcze troszkę na HP. Mam w sumie miejsce na dwa itemy, czyli zasadniczo mogę złożyć jeden item na obronę przed magią, a drugi... Drugi zobaczymy, jak będzie szło. Albo złożę słoneczną dla większych obrażeń, chociaż nie przypuszczam, bo pancerza mam bardzo dużo. Albo po prostu pójdę sobie w odrobinę większe obrażenia i zbuduję może... Landry Stormamer, czyli laskę potwornego cierpienia, masakra. Giniesz, śmieciu. Any questions? Dobrze, jest. Będzie drugi. Nie dla mnie. A ja myślałem, że ty jesteś Marionem. Dobra, ładnie. 4 kila? Nie, 3. No i teraz pięknie pushują, bo wszyscy mają prawie pełne HP. Czyli na luzie możemy sobie pushować. Bo kto jak kto, ale na pewno Leona nie jest w stanie wybronić takich pobudków. Dobra, oj. No dlaczego akurat mnie wbiła ta wieża? Bijcie wieżę, kurna! No,
Dobra, nie. Teraz ucieknijcie, będzie bieg. Nawet nie będę nawet nie będę zdenerwowany, że zginąłem. No, chamsko. Dobrze. Plemiałka? Plemiałka. Ale najpierw odrobinę odporności na magię. To i zastanówmy się, w co by to rozbudować. Zaraz, Kasadin mocno u nas bije, czyli zmniejszenie odporności na magię byłoby niezłe. Tylko zastanawiam się. Oni mają okej. Tak, Banshee będzie tutaj lepszy. Pieprzać mi stąd dziady, kurna! Dobra, żyję jeszcze. Pewnie niedługo, ale... Wybroniłem na sekundę, przez sekundę te wieże i to się liczy. Nawet jakbym zginął, to i tak byłoby warto. Dobra, warta nie ma. Eziu, kurna, gdzie ty biegniesz? Jezus, jakie ty zero w ogóle jesteś? Dobra, wy się wycofujcie. Ja to spróbuję, ja to... Wyleczcie się, ja to spróbuję przez chwilę wybronić. Zrezygnowali z puszu. Prawdopodobnie, że idą na barona. I to jest niefajne. Dobra, chodźcie, spróbujemy go im zestilować, a co? Nie mają Gnara, ale to jeszcze nie znaczy, że nie robią barona. Twój inhibitor wkrótce się odrodzi. A, chcieli robić, ale chyba... Chyba im na sekundę... I'm trying, believe me. No zgińcie, śmieci. Kurna, jakikolwiek follow mógłby być. Jakikolwiek! Ja tu wjeżdżam, próbując osłonić kurde od barona... A dobra, jeszcze wjeżdżają. No po co w pojedynkę, kurna? W pojedynkę to wy sobie możecie się posrać, no. Tak, Trynda, biegaj sobie. Siur, dlaczego by nie? No przykro mi, że tak to wygląda. Ten Trynda na początek był dobry, potem mu przeszło. Ezio był zły i mu wcale nie przeszło. Niestety, samymi tankami się gry nie wygra. Niezależnie jak te tanki dobre by nie były. Jezus Maria, jaki damage, Boże kochany. Z czego mi tak bili? No okej, okay, oczywiście podstawówka. Mogę sobie mieć 205 pancerza, mogę sobie mieć Thornmaila i tak się nie bije jak małego szczeniaczka. Albo właściwie mam, wnioskując po moim bohaterze, to małego warchlaczka. Nie wiem. Trynda może być tak kurna kogoś zabił. Co myślisz o tym pomyśle? Nie, no po co? Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Unicestwienie. Zniszczono twoją wieżę. No cóż,
Dziękuję wam, że oglądaliście, mimo tego, że ta gra jest przegrana. Mam nadzieję, że mimo wszystko się wam podobało. Myślę, że postaram się za jakiś czas wrzucić troszeczkę lepszą grę z Adjuanką, bo ta po prostu no, nie całkiem wyszła, tak? Nie zawsze się da. Cóż. Tym niemniej, do zobaczenia, trzymajcie się. Pamiętajcie, najlepsze let's play'e tylko u mnie na kanale. I u Gruszki 95 też. I cóż, do zobaczenia. Pa, pa.